Elektrownia wiatrowa. Energia wiatru od tysięcy lat jest wykorzystywana przez ludzi. Dzieje się to nie tylko na morzu, w żegludze, ale i na lądzie. Teraz energię kinetyczną, jaką wytwarza wiatr, jesteśmy w stanie przekształcić w energię elektryczną. Elektrownia wiatrowa składa się z wieży oraz umieszczonych na niej wirnika i gondoli. Najważniejszą częścią jest wirnik, w którym dokonuje się zamiana energii wiatru na energię mechaniczną. Praca nowoczesnych farm wiatrowych sterowana jest przez systemy informatyczne. To one śledzą każdy element pracy turbin wiatrowych, prędkość obrotową rotora, czy też kąt nachylenia łopat względem wiatru. W skrajnych sytuacjach, by uniknąć katastrofy, system jest w stanie zatrzymać wirnik. Przed wykonaniem inwestycji opracowuje się mapę wietrzności danego obszaru. Robi się to w oparciu o badania średnich prędkości wiatrów. Przyjęto, że jeżeli ich roczna średnia prędkość wynosi powyżej 7 metrów na sekundę, inwestycja będzie opłacalna. Duże farmy wiatrowe o turbinie 2 MW muszą być oddalone o co najmniej 500 metrów od budynków mieszkalnych. Bliższa odległość może powodować przekroczenie poziomu hałasu emitowanego przez turbiny, który nie może przekraczać 40 dB. Warto jednak dodać, że przydomowe, małe elektrownie wiatrowe takiego hałasu nie wytwarzają i są bezpieczne dla otoczenia. Elektrownie wiatrowe, zarówno te przemysłowe, jak i te przydomowe, wytwarzają energię uznawaną za ekologicznie czystą. Do jej wytworzenia nie potrzebujemy dodatkowego paliwa.